jak mąż i żona. Od dawna chciałem żyć, ale dla ciebie to miał przelotny romans być. Tak bardzo pragnę, byś była żoną moją, bo podchodów miałem sto i uda mi się to. Ma kochana, ale chciałbym twoim mężem być, karmić truskawkami i szampana z tobą pić. Co zrobiłaś ze mną, pytam się Boga wciąż. Obiecuję, że będzie ze mnie dobry mąż. Ma kochana, ale chciałbym twoim mężem być, karmić truskawkami i szampana z tobą pić. Co zrobiłaś ze mną, pytam się Boga wciąż. Obiecuję, że będzie ze mnie dobry mąż. Z tym kryć. To mnie nie dziwi, bo za lepszego miałeś wyjść. Ja za twój wybór diamenty świata dam, lecz to nie jest proste, tak szejcer na koncie brak. Szejcer na koncie brak. Hey! Ma kochana, ale chciałbym twoim mężem być, karmić truskawkami i szampana z tobą pić. Co zrobiłaś ze mną, pytam się Boga wciąż. Obiecuję, że będzie ze mnie dobry mąż. Ma kochana, ale chciałbym mamy 10 maj i siejemy kukurydzę. Zasialiśmy już około 2,5 hektara, działamy dalej. Ja już kończę uprawiać, robię takie poprawki. Nazbierałem trochę kamyczków do łychy. O kurde, tutaj za szybko nie mogę pojeździć, jak drugi raz uprawiam. Ogólnie sobie wczoraj to pouprawiałem, ale dzisiaj przyjechałem z Łychą jeszcze kamienie pozbierać, żeby siewnik nie podskakiwał. Sieje mi firma z Szatku, pan Szuster, akurat kolega Michał przyjechał siać i siejemy. Siewnik na redlicy talerzowej to robi fajną robotę. Renóweczka 150 koni i powiem wam, fajne ceny mają, no 150 od hektara, robota idzie konkretnie, no gdybym miał uprawiać przed nim zetorem, to bym nie nadążył. Wysiewamy, znaczy wysiewaliśmy gdzieś 110 tysięcy ziaren na hektar, ale sialiśmy tam na tej ciężkiej organicznej ziemi. Tutaj zmniejszyliśmy do 90 tysięcy, bo tu jest gdzieś około czwartej klasy, tu jest gorsza ziemia. Jeszcze będziemy tam, gdzie był blok przegrabiania żyta. Tam też chyba zostawimy te 90 tysięcy. Przed kukurydzą poszedł mocznik w ilości 200 kilo na hektar. Rozsiałem sobie rozsiewaczem, potem było to przedrapane. W podsiewaczu, w siewniku mamy Polidap i Ultradap. Brakło Polidapu, to resztę Ultradapu kupiłem. Na tamtych ziemiach zmniejszyłem do 150 kilo na hektar, tutaj wysiewamy 200. Tam na tamtych ziemiach fosforu mamy dużo, więc było zbędne go jeszcze pakować w rozsiewaczu. Ogólnie tam są takie ziemie, że wapna nie można posiać, bo by nam wypaliło wszystko. No, ja sobie dojadę do drogi, agregat złożę. Wsiądziemy do Michała, do kabiny, do renówki.
pogadamy, zobaczymy, co tam mam powie. W ogóle tak, przed uprawą był obornik, była orka. Obornik skromnie woziłem, jeździł w ilości 20 ton na hektar. Tak mało woziłem tylko dlatego, że no po prostu więcej nie miałem. Wyrzuciłem z obory wszystko, co tylko było. O, tu widzicie, mam jeszcze końcówkę nasion. Na ciężkich ziemiach siałem odmianę Jukata. Tutaj na lżejszych siejemy opokę. Wszystko polskie nasiona. Bodajże 180 zł za jednostkę. Wszystko oryginał, nie tam żadne dłubanki. Jak skończymy u mnie, jeszcze jedziemy siać do Adama na Biskupice. Adam już się niecierpliwi, wiem, że ma pouprawiane, bo już dzwonił i praktycznie czeka. Jeśli byście byli zainteresowani, to podrzucę numer do tej firmy w opisie, albo na filmie go dodam. Ja i naprawdę, pierwszy raz mi sieją, ale jak się umówiliśmy na godzinę, wszystko, dany dzień, są, wszystko sieją. Nie marudzą, że no jest w kilku kawałkach pole, bo nieraz to marudzą, że chcieliby w jednym kawałku. No to nie, no wiadomo, przejazdy się trafiają. Takie nasze realia. Jak tam grzebnąłem, to siewnik sieje, ziarno widać jest równiutko rozmieszczone, ziarno to ziarenka, te same odległości. Ciekawe, pewnie będzie dobry plon. Zobaczymy jakie będą warunki. Rok temu miałem siane Beckerem, to wam powiem, że to jest praktycznie imitacja siewnika. To można siać, jak ktoś ma 20 arów koło domu. Optycznie. No żeby się nikt nie obraził też, no ale no taka jest prawda, Becker, no to jednak jak jest idealne okrągłe ziarno, to jeszcze jakoś tam posieje, ale niech będzie trochę już końskich ząb w ziarnie, to już przepuszcza, nawet potrafi zrobić, że jest metr przerwy, bo widziałem to, co było w tamtym roku u mnie, na przykład 3 ziarna były walnięte na sobie, na kupie, a potem było na przykład metr przerwy i znowu 3 ziarna walnięte razem, no to nie robota jest. Dobra, agregat sobie poskładam. Jutro będę miał trochę mycia, bo muszę umyć zetory. Agregat, rozrzutnik oczywiście. Bo już rozrzutnik i pług będą dopiero używane na jesień. Agregat jeszcze będzie używany na Nutrihonej, ale też go sobie trochę umyję. Dobra. Niech zetor się trochę wystudzi. Mamy pół do 12. Jeszcze z godzinka pewnie będzie posiane. Patrzcie, ile kamyczków nazbierałem. W tamtym roku z hektara tego samego kawałka zebrałem 5 takich łych i widać jeszcze się zebrało. Jeszcze nie wszystko jest wyzbierane. Szóstką to idzie. Jak idzie robota, majster? Zajebiście. Tamto też jest moje, jakbyś nie wiedział. Nie wiem. Zareklamuj swoje usługi do widzów. Nie ma co reklamować.
Jak jest dobry sprzęt, to z nami przyjdą, nie? Ładnie, kusimy, siejemy, zbieramy. Zabierzemy na raz. Chyba tak, chyba jest dobrze. To nie czwórka, tym się zapierdala. Dalej. Tam dalej sobie obiad posiałem, bo pod górkę kosić kukurydzę to trochę lipa by była. Czemu? No, no sieczkarnia by podeszła. Sieczkarnia? Szkoda, że droga przedziela, nie? No, tak to by fajnie się jechało. Nie, to nie podnoś, będą jeździć naokoło najwyżej. To da ziarna. A to nie są tanie rzeczy. Ziarno kosztuje. No i tam widzę, że skończył siać i jedziemy na ostatni kawałek. Tutaj właśnie przegrabialiśmy żyto. Wsypałem ten ostatni worek kukurydzy, opokę teraz i widzę, że i tak mi braknie, ale Adam ma trochę więcej kukurydzy i jedzie, mi trochę pożyczy. Będę musiał mu odkupić. No i co, ja praktycznie będę miał kukurydzę posianą, zostanie mi jeszcze pół hektara do posiania po ziemniakach. Może coś więcej, może do hektara dosiejemy. Zobaczymy, jak będziemy stali z paszą, jak trawy będą plonowały. Bo regras, szczerze powiedziawszy, spodziewałem się, że będzie więcej. Że będzie ponad 30 balotów, a było 22 baloty. No to bez szału też. Żyto też szałowo nie plonowało. Zobaczymy jeszcze, jak kukurydza będzie rosła. Oby warunki sprzyjały. Tyle kamyszków. A i tak wszystkich nie pozbierałem. No i posialiśmy kukurydzę. Jesteśmy po całej akcji. Siedzimy w Iweku. Bo byłem jeszcze u Adama. Bo zaprowadziłem Michała na pole. Posialiśmy u Adama. No i co? Niech kukurydza rośnie. Chyba będzie rosła. Nawozu dostała. Teraz czekaj na deszcz. Właśnie ma dzisiaj niby padać, ale na razie się nie zanosi. Więc ja lecę szykować Ursusa Biarckiego i będę pryskał zboże antywylegaczem. Oczywiście jak się ochłodzi, bo jest trochę za gorąco. I jeśli do wieczora nie będzie padać, będę pryskał. Więc myślę, że i wieczorem nagram vloga. Więc co, no trzymajcie się. Subskrybujcie, lajkujcie. Na razie.